Siemanko, witam serdecznie z tej strony Love Autovlog. Chyba Autovlog, no ale dobra, mniejsza z tym. Jest 28 stycznia, 5 stycznia, 25 stycznia, 8,5 stopnia, piękne słoneczko, cały śnieg stopniał, nic, tylko wsiadać na motocykl i jeździć. Także sezon motocyklowy w Luxie uważam za otwarty. Niestety mój motocykl będzie jechał teraz do Polski w najbliższych dniach. Także miałem go sprzedać tutaj, ale go nie sprzedam tutaj, tylko po prostu wezmę do Polski, żeby było czym jeździć. Bo za każdym razem jak jadę do Polski, po prostu nie mam czym jeździć. Albo jest to taty TDM, albo to jest MZ-ka. A jednak wiem, MZ-ka też jest dobra, żeby sobie nią pojechać gdzieś dalej nawet, bo nie wymaga jakichś tam specjalistycznych napraw. W razie gdyby się coś zepsuło, jest łatwiejszym samochodem do, łatwiejszym motocyklem do ogarnięcia. Skurkowany. Ale jednak, o kurde, krazi, skubane. Ale mam szybę brudną. Ale jednak wolę mieć tą kawę w Polsce i w Polsce sobie nią jeździć. Także jak na razie nie będę miał czym jeździć. Nie będę miał motocykla, więc nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jak znajdę jakiegoś fajnego, nie będę mówił co, zobaczycie sami. Możecie pisać w komentarzu. Może tam po poprzednich komentarzach może coś wywnioskowaliście, co mi się podoba i co mam zamiar tym razem kupić. Jednakże nie powiem wam, będzie niespodzianka. Myślę, że gdzieś tak około kwietnia, jak się uda, tak żeby już dobrze zacząć sezon. Bo teraz jednak jest te 9,5 stopnia w tym momencie. Jednakże tak czy inaczej jutro może śnieg spaść, więc nigdy nic nie wiadomo. Jest dopiero koniec stycznia, jeszcze luty przed nami. Kwiecień to już jest taki lajtowy tutaj, także przeważnie co roku kupowałem w kwietniu motocykl. Tak jak i w zeszłym roku Kawasaki, jak i dwa lata temu. Suzuki GS. O! Wszedł! więc w sumie nawet MZ-kę kupiłem na wiosnę. Też był kwiecień. No, czyli kwietniowe motocykle. Także myślę, że do kwietnia się wyrobię z nowym motocyklem. No i można sobie pobiegać. Kolega z BMW też się popatrzył. Niebezpieczne, niebezpieczne się tak oglądać. Właśnie to jest to, wiosna przyszła i znaczy wiosna przyszła. No, cieplej się zrobiło. Sarenki zaczęły wyskakiwać na drogę. Biegają wzdłuż, więc trzeba się trzymać. Trzeba się pilnować, żeby się nie zagapić. Jeszcze słońce takie rażące, to już w ogóle. Także to jest to. O! I o tym właśnie mówię. Sezon się już zaczął. Już kurczę na motocyklach śmigają. Na pewno to nie jest jeden jedyny, który dzisiaj wsiadł na maszynę i ją przepalił. Ja niestety chyba mam problem z gaźnikami teraz w tym momencie. Za długo nie odpalałem swojego motocykla, także pamiętajcie, żeby go odpalać. Pamiętajcie, żeby dbać o motocykl. Ja niestety jestem człowiekiem, który nie będę mówił jaki. Zresztą już mówiłem w poprzednim vlogu, że nie mam na nic czasu. Więc przepalajcie swoje motocykle, jeżeli one są gdzieś zamknięte, nawet w garażu. Warto przepalić te 2-3 minuty, żeby się tylko zagrzał, żeby cała woda z gaźników, ze wszystkiego
się ulotniła. Ja próbując odpalić swój motocykl, niestety klapa. Dodam następny filmik z próby odpalenia mojego motocykla, bo mam gdzieś nagrane, tylko po prostu z nowym komputerem nie mogę się jeszcze ogarnąć, bo muszę wszystko przerzucić z dysku i z drugiego kompa, także jest tego trochę, a materiału jest naprawdę masa. Niektóre są filmiki w ogóle niepotrzebne, a i tak leżą, zalegają, kurczę, a naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko skasować, przeglądnąć i tam czasami czegoś nie można wyciąć, jakiś kawałek, żeby skleić jakiś fajny filmik albo coś. Także trochę mi z tym może zejść. No, a próbując odpalić swój motocykl, chyba to było w grudniu, nie odpalałem go przez 3 miesiące. Wiem, zawaliłem. Ale po prostu próbując go odpalić, rozładowałem akumulator. Rozładowałem akumulator, więc teraz nie mam jak nawet go naładować, bo nie mam kurde, nie mam czym. O, jedzie, a to ten sam. No i zajebiście, kurwa, pięknie, wiosenny. Kurde, ale bym sobie pojeździł. Normalnie tak mnie ściska. A jeszcze jak patrzę, jak w Polsce wygląda teraz pogoda, to nie będę się z was śmiał. Nie chcę się z was śmiać, ale kurde, tyle co tam jest normalnie śniegu u was i zimno. Co prawda ma przyjść teraz jakaś pogoda tam do Polski, ale tak czy inaczej nie jest to taka pogoda jak tutaj, więc no. Także nie będę was zanudzał. Ja mam kilka spraw jeszcze do załatwienia w mieście. Także mam nadzieję, że do was też szybko pogoda wróci i szybko wsiądziecie na swoje maszyny. I pamiętajcie, przepalajcie te maszyny. Przepalajcie te maszyny, żeby nie stało się wam to, co mi się stało. Bo później będzie dużo roboty przy tym, żeby te gaźniki przeczyścić. Bo prawdopodobnie, chyba nie dokończyłem, prawdopodobnie właśnie wodę mam w gaźnikach, bo w ogóle nie łapało, tylko cały czas kiełtało, aż do rozładowania akumulatora, więc kaplica. Po prostu pogoda, u mnie też jest klimat taki dosyć wilgotny, ciągle albo deszcz pada, albo mgły są, więc oj kurwa, przycisnęło mi oponę krawężniku. Mogliby już wylać ten asfalt, to by było już normalnie. No dobra, nie będę was zanudzał. Siemanko, bajo. Pozdrawiam.